ja jestem świadoma, że nie wszyscy mogą dostąpić takiego życia, jak ja mam. Nie, nie zabijaj, to się odnosi też do natury. My jesteśmy na tej planecie, to właśnie obdarzeni jakoś niezwykle. Zioła są takim naszym równoważnikiem w tym zwariowanym świecie dzisiejszym. Ja miałem problem bardzo poważny. Mi groziło wycięcie praktycznie całej nosogardzieli. Wiadomo, jeżeli ktoś wie, co to jest nosogardziel i z tym problemy onkologiczne, to się nie kończy dobrze. Rzadko tak jest. Pan Bóg chciał inaczej. Pokierował mnie w stronę ziół, pokierował mnie do doktora Błaszczyka, u którego mieszkałem. Pieliłem mu zioła w jego ogrocie w Cham i tak się zaczęła przygoda. Musiałem zmienić swoje życie i wtedy wszedłem w te zioła. Oczywiście każdy mi się pokazywał, puknij się w głowę, co ty robisz, człowieku. A ja wierzyłem doktorowi. Mówiłem, nie ma przypadków, że Pan Bóg mnie tam skierował. Wielu ludzi było na mojej drodze, ale on mówił do mnie przekonująco. No i dzisiaj tak jest, że jestem tutaj i to są zioła. Nie brałem żadnych leków, nie biorę antybiotyku, nie wziąłem 20 lat. Leków nie przyjąłem żadnych od 20 lat, więc to działa. Przypomina mi się teraz taka baśń o 12 miesiącach, gdzie ta biedna sierotka poszła do lasu i tam spod śniegu wydobywała te pachnące fiołki. Kiedyś jak słuchałam właśnie tej bajki w dzieciństwie, to zawsze czułam zapach tych fiołków. I rzeczywiście, kiedy zrywa się teraz te zioła spod śniegu, one też tak fantastycznie pachną. Bo to się wszystko tak zamyka. Koło jest taką formą doskonałą i mnie się wydaje, że w przyrodzie początek jest od razu, czy koniec jest od razu początkiem czegoś nowego. I tak jest też w kole, że zaczyna się zima, wiosna, to przechodzi tak w jedno, w drugie. Tak samo życie człowieka jest takim czymś bardzo harmonijnym, że zaczynamy i gdzieś tam wracamy do tej ziemi, czy do Pana Boga, od którego wyszliśmy. I to jest takie symboliczne dla mnie, dlatego wieszam zawsze wszędzie wianki. Ja myślę, że w ogóle świat roślin, szczególnie tych, które służą człowiekowi, owoce, wszelkie kwiaty, zioła, to jest coś w ogóle dla mnie niepojętego. Bo tak naprawdę organizm sam się leczy. My podajemy mu różne narzędzia i to są zioła. I przyroda ma tak niesamowite bogactwo tych ziół. Sięgajmy po zioła, sięgajmy po mokrzycę, która rośnie u nas w każdym ogrodzie. Sięgajmy po rdes ptasi, który też jest wspaniałym zielem. Ziele gryki, nie tylko kasza gryczana, ziele gryki obniża poziom cukru, zawiera mnóstwo hespedryny i rutyny, czyli uszczelnia nasze naczynia włosowate. Pomnaża działanie witaminy C na przykład, pomnaża działanie dzikiej róży. Zawsze profesor Aleksandrowicz w swoich publikacjach pisał, że jeżeli podaje się dziką różę, powinno się ją podawać z zielem gryki, które rośnie wspaniale. W tej chwili na zachodzie robi się suplementy właśnie z ziela gryki, a to my najwięcej je uprawiamy. Tak naprawdę jakby przez ostatnie lata w polskiej kuchni tak było, że tych ziół nie używaliśmy aż tak wiele. Bardziej te zioła może jakoś z kuchnią włoską troszkę do nas wróciły. Natomiast jakby w tej kuchni staropolskiej, czyli takiej 18-17 wiecznej, to ziół było używanych bardzo wiele. Był ogród zielny przy zamku Sapiehów, bo oni, na pewno tak jak inni ludzie tu mieszkający, uprawiali zioła, czy chodzili, wysyłali służbę na łąki, na pola, by te zioła zbierali. Moim marzeniem było to, żeby na wzór dawnych folwarków przywrócić do życia takie miejsce, gdzie właśnie są uprawiane wszelkie zioła, warzywa, owoce, gdzie właśnie wielu produktów robi się własnymi rękami, typu właśnie tłoczenie oleju, czy właśnie różne domowe przetwory, wypieki. Mamy skarb, którego nikt nie ma, a oprócz tego mamy wspaniałych rolników, którzy potrafią uprawiać. To jest moje marzenie, żeby zioła były wszędzie, żeby dzieci znały zioła, żeby w szkołach były zielniki, żeby małe dzieci robiły zielniki z nauczycielami, żeby był przedmiot, oczywiście nieobowiązkowy, ale żeby był przedmiot, żeby z dziećmi chodzono na pola i pokazywano im zioła, żeby zielarze robili to pro bono i pokazywali im. Założę się, że wszystkie dzieci będą chciały pójść na te zajęcia.
Dla mnie to bycie z przyrodą jest wyjątkowym takim przywilejem, który dostałam w życiu. I myślę, że coraz więcej jest ludzi, którzy świadomie przychodzą tutaj na wieś w różne zakątki Polski właśnie szukać tej jedności, bo różne rzeczy można sobie kupić, ale tego, że się wszystko odnawia, czekam już na wiosnę, że wszystko się zazieleni i to, że koty, pies na mnie czeka, że znowu owce trzeba nakarmić, to jest taki luksus, którego ja jestem świadoma, że nie wszyscy mogą dostąpić takiego życia, jak ja mam. Kiedy właśnie myślałam o tym, żeby przywrócić do życia Cieleśnicę i okolice, to tak myślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby właśnie zarazić pomysłem uprawy ziół i różnych innych roślin też ekologicznych. Więc myślę, że to jest taka misja, której warto by się było poświęcić, bo to jest na pewno coś, co przyniesie dużo dobrego i dla ludzi tutaj mieszkających i w ogóle dla ludzi generalnie. My mamy co w naszych ogrodach? Trawnik i różne tuje i tak dalej. Zapominamy, że zioła to jest nasza odpowiedź na nasze zdrowie. Suszmy je, zbierajmy. Musimy wzmacniać organizm, odżywiać, na przykład pić ciągle dziką różę. Nie zapominać o nim, to jest jak herbata. Dzisiaj pijemy herbatę czarną i myślimy, że to jest wystarczające, bo to chwilę nas pobudzi. Oczywiście, pięknie, ale pijmy dziką różę. Pijmy na przykład kawę z łopianu. Przed wojną wszyscy prażyli korzeń mniszka i zaparzali jak kawę. Proszę Państwa, to jest wspaniałe ziele. Nie dość, że smakuje, to jeszcze obsusza te wszystkie śluzy w naszej nosogardzieli. Kiedy mamy problem z zatokami, kiedy mamy problem z rzężeniem śluzów w płucach, pijmy kawę z łopianu. I to też będzie nas wzmacniało, to nam podgrzeje trochę energii. Będziemy, kobiety na przykład, które mają zimne stopy, powinny pić lubczyk prażony na patelni jak kawę. One od razu odczują różnicę w stopach. To jest kwestia 2-3 dni, a zarazem dostaną więcej energii, dlatego że zioła od wieków były stosowane. Cenną taką przyprawą, taką pochodzącą jakby też z tych regionów i w ogóle z Polski, to jest nasz majeranek, który jest naprawdę fantastyczną przyprawą, poprawiającą trawienie, więc wszelkie grochówki, zupy fasolowe i inne dania mięsne, to jakby bez majeranku trudno byłoby sobie je wyobrazić, czy lebiodka. To też jest takie zioło, które było zawsze używane powszechnie. Oman jest to ziele, które wzmacnia nasz układ pokarmowy, wzmacnia przede wszystkim trzustkę. Nasza trzustka to jest nasza broń przeciwnowotworowa. Musimy pamiętać, że ona musi być odciążana, dlatego nie powinno się spożywać dużo mięsa. Powinno się, nawet dieta Kwaśniewskiego nie mówi o mięsie, tylko mówi o kolagenach i o tłuszczach. Tam jest mięsa bardzo mało. Tam są przede wszystkim kolageny. Jedzmy kolageny, długo gotowane rosoły. Tak jak gotowano je kiedyś. Dobę się gotuje rosół. Najlepiej na prędze. Albo zupy rybne, gdzie aż ości na klej się roztopią, rozpuszczą. Poprzez prewencję, poprzez odpowiednią dietę, poprzez odpowiednie zioła możemy wpływać na nasze zdrowie z bardzo dobrym skutkiem. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest, byśmy do tej natury wracali, byśmy ją szanowali i byśmy korzystali też z bogactwa, jakie ta natura rodzi dla nas. Bo Pan Bóg kazał nam czynić sobie ziemię poddaną i między innymi to poddanie natury nam polega na tym, że z jednej strony o nią dbamy, a z drugiej strony potrafimy z niej wykorzystać, czy pobrać to, co dla nas jest dobre, zdrowe, co może nam pomagać w życiu, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy cierpimy. Są wspaniali lekarze, którzy łączą medycynę naturalną z onkologią. I tacy są nawet w Warszawie, jest kilku. I miałem przyjemność nawet dwie osoby poznać. I oni nie odrzucają wzmacniania immunologii, odżywiania tej immunologii, odżywiania tego organizmu. Kiedyś w każdym domu były kiszonki. My zapomnieliśmy o tym, że do każdego obiadu całą zimę dostawało się kiszonki. Wtedy mało było tak poważnych chorób. Mówi się, że nie było statystyk. Były te statystyki. Dlaczego? Dlatego, że nasza immunologia jest w naszych jelitach. Bakterie. Bakterie są niezbędne do wszystkiego. I jeżeli my nie spożywamy kiszonek, a dzisiaj które dziecko zna smak kiszonki? Praktycznie żadne. To
nie jest w stanie nasza immunologia funkcjonować. Nasze bakterie, ich brakuje w jelitach. Jedliśmy zawsze kiszonki. Kiszonki są naszym skarbem narodowym, tak jak kasza jaglana, tak jak kasza gryczana. My zapomnieliśmy, że to jest. My spożywamy tylko chleb i na okrągło jemy mąkę, która naprawdę organizmowi nie jest potrzebna. Nam jest potrzebne, nam są potrzebne bakterie, kiszonki. Będziemy kisili barszcz. Ten zakwas to jest najwspanialsza rzecz dla naszych jelit. Pijmy codziennie pół szklanki zakwasu z kiszonych buraków. To jest kompres dla nas i dla naszej immunologii. Nie zapominajmy o tym. Są tutaj takie tradycje rzeczywiście zbierania ziół i myślę, że prawie w każdym domu jest taka domowa apteczka, która się składa z takich własnoręcznie uzbieranych, wysuszonych ziół. To jest nasze dziedzictwo, to jest nasz skarb. Wcale nie musimy mieć wielkiego przemysłu. Wystarczy, że będziemy uprawiali zioła, będziemy je mikronizowali, będziemy robili z nich różnego rodzaju preparaty i będziemy zalewali cały świat, całą Europę, bo Europa nie ma takiej przyrody. Wschodnia strona Polski to już w ogóle ma wspaniałą przyrodę. Jest w pewnym sensie, jest dziewicza jeszcze, można tak powiedzieć. Podlasie to jest ta część Polski, która jest taka nieskażona przemysłem. Jest tutaj czyste powietrze, są pustkowia i to jest wspaniałe miejsce, gdzie jeszcze można na łąkach nadburzańskich odnaleźć mnóstwo ziół endemicznych, które tu były od zawsze, takich jak macierzanka. Jest mnóstwo odmian szałwi łąkowej, przeróżne gatunki, rozchodniki, przywrotnik wspaniały, jest mnóstwo. Ja te zioła pamiętam, kiedy byłam właśnie jeszcze małą dziewczynką i moja babcia zawsze zrywała te zioła, z których robiła takie małe wianki, które były zanoszone do kościoła, święcone i później gdzieś tam wisiały przez cały rok, ale też akurat w moim domu rodzinnym był zwyczaj zbierania ziół takich jak lipa, rumianek, podbiał czy inne zioła, które później były używane na różnego rodzaju właśnie choroby. Nasze sanktuarium jest w bardzo szczególnym miejscu, właśnie gdy mówimy o ekologii, o przyrodzie. I tego może nikt nie planował, bo sapiehowie tutaj przyszli, to jeszcze nie było Matki Bożej w ogóle w wizerunku cudownym. Nie nazywano jej tym bardziej Matką Jedności, ale upodobali sobie tę ziemię sapiehowie ze względu na piękno przyrody, ale też na bardzo dobre położenie. To było jakieś centrum Polski. Ja nie wiedziałam, jak tu zamieszkałam, że zamieszkam w wyjątkowym miejscu też pod względem takim kulturowo-religijnym. I ta łączność z Bogiem tutaj jest taka dużo większa niż na przykład w wielkim mieście, gdzie chodzę do wielkomiejskiego kościoła. Mimo, że kościółek jest tutaj nasz bardzo malutki, ale ten Pan Bóg jest tak jakby wszechobecny wszędzie, w tej przyrodzie, w każdym miejscu. I tutaj chyba łatwiej, mnie się wydaje, że łatwiej nawiązać kontakt z Bogiem. Podstawowa rzecz, chcąc chronić naturę, chcąc mieć dobre relacje z ludźmi, chcąc, żeby były dobre relacje między narodami, to cały problem zaczyna się od wnętrza poszczególnych ludzi. Jak tam będzie ład, jak tam będzie posłuszeństwo, jak tam będzie integracja, to łatwiej będzie to wprowadzać na zewnątrz. Tu nawet nie chodzi o to, że żyć w zgodzie z naturą, bo też poddając się cyklom i przyrody, i dlatego też dla mnie jest bardzo ważne, żeby właśnie korzystać z tego, co daje nam ziemia tutaj, w tej okolicy i o odpowiednich porach roku. Ważne jest, żeby żyć tak, żeby mieć taką równowagę psychiczną i taki dystans trochę do tego otaczającego nas świata, o dystans do tych naszych obowiązków codziennych, które każdy jakieś tam ma. Spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, przybliżyć się do natury, wsłuchać się czasami w tą naturę, wsłuchać się też w siebie czasami. Najważniejsze, żeby na pierwszym miejscu był Pan Bóg, potem rodzina, a potem jest cała reszta. U mnie cała reszta to są zioła. To jest coś, co zostało mi dane. Mogę powiedzieć, że wygrałem los na loterii, spotykając mojego pryncypała doktora Błaszczyka, który mnie niejako włożył w te zioła siłą, bo ja nie chciałem, ja się opierałem, ja mówię, ty to rób. Ja czuję się, że w pewnym sensie mam misję. Mam misję, żeby wiedzę na temat fitoterapii oddać wszystkim. To nie, wszystko nie odbyło się przypadkiem. Nie wierzę w przypadki. Pan Bóg
celowo to zrobił. Powiedział, masz, daję ci ten dar, zrób z tego użytek. One niekoniecznie służą tylko do tego, że je piję czy jem, ale też są po prostu piękne, pięknie pachną. I to, że mogę je sobie w jakieś pęczki zbierać, suszyć, to sama ta akcja, że wychodzę, że je zbieram, że sekatorem ścinam, że do koszyka układam. Lubię też fotografować. Jak przychodzę do domu, to zanim te zioła tak jakby zwiędną, uleci ta ich pierwsza uroda, to fotografuję. Z tego robię potem pocztówki. Natomiast później zostaje ta druga uroda, kiedy one wyschną i zostaje zapach, ten zapach często kumaryny z różnych ziół, taki bardzo intensywny. Bardzo lubię też na przykład siano. Jak chodzę do owiec, to jest taka terapia zimowa, że zimą na przykład wdycham zapach tych ziół, które są w sianie dla owiec. Bardzo lubię spacerować nad Bugiem. Dzisiaj spotykam ludzi, i to wcale nie starych, którzy w odpowiednich porach roku wybierają się właśnie na łąki, na pola, żeby właśnie te zioła zbierać, potem w domach suszyć i używać dla własnych potrzeb. My pijmy nasze zioła, tak jak piły nasze babcie. Zbierajmy dziurawiec. Przecież o tej porze roku wszyscy mamy depresję, prawda? Pijmy ten dziurawiec, to jest ziele słońca. O tym tak mówiła nawet Korżawska, że pijmy dzieci słońca. I to ziele dziurawca, oczywiście ono czasami ma interakcję z lekami, trzeba o tym pamiętać. Zapytać się najlepiej swojego lekarza, ale nie rezygnujmy z tego. Nie wchodźmy od razu w ciężkie leki chemiczne, dlatego że może wystarczy wystawić łapkę na muchy, a nie armatę, i wtedy będzie wszystko w porządku. Goście, którzy nas odwiedzają, fantastycznie reagują na te nasze produkty, które są dla nich dostępne. Wszelkie właśnie przetwory, wyroby, zioła. Rzeczywiście wybór herbatek jest u nas ogromny. Na wszelkie schorzenia można sobie zaparzyć dowolną herbatkę i to jest bardzo pozytywnie odbierane. My musimy pić zioła, które od wieków były. Pijmy rumianek. Organizm trzeba wyciszać. Nie wolno go na okrągło stymulować różnymi suplementami, które pobudzają naszą nadmiernie z kolei immunologię, bo one są pochodzenia najczęściej chemicznego. Dzisiaj to jest wielki przemysł, który się zajmuje suplementami. Spica prunella występuje u nas jak chwast. Wygląda mniej więcej jak kłos żyta, malutki, przesuszony, brązowy, zbiera się w sierpniu. Szczególnie tam, gdzie się konie wypasają, rośnie. To jest ziele silnie przeciwnowotworowe, dlatego że ja jako główne to ziele miałem stosowane. I działa na wszystkie infekcje zapalne nosogardzieli. Proszę Państwa, zbierajcie głowienkę, uprawiajcie tą głowienkę, cały świat będzie jej potrzebował. Chińczycy już mają z nią problem, ale ona u nas występuje w stanie dzikim. Moje marzenie jest takie, żebyśmy powrócili do natury. Żebyśmy powrócili do tego, co jest nam dane przez Boga. Żebyśmy nie zapominali, że od Niego pochodzimy, że jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo i mamy wszystkie atrybuty. I żebyśmy sięgali po zioła. Żebyśmy wrócili troszeczkę do przyrody. Łatwiej jest kogoś porównywać niż samego siebie, tak mi się wydaje. Cykorią podróżnik to chciałabym być, ponieważ ma przepiękny odcień niebieski w kwiatach. To po prostu jest cudowny niebieski kolor, taki niepowtarzalny zupełnie. No i samo to, że podróżnik, to jest w ogóle wspaniała sprawa podróżować, więc podróże są czymś naprawdę cudownym. Chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi odnalazło taką radość w byciu na wsi właśnie. I żeby dać też, oddać jakąś taką wartość wsi, żeby ludziom we wsi też powiedzieć, że to ich życie jest wartościowe, że nie warto tylko uciekać za wszelką cenę. Trzeba szukać tutaj swojego miejsca. Jedność z sumieniem to znaczy, słucham Bożych przykazań, a one też chronią naturę. Nie mówię może wprost, żeby szanować jakieś trawy, ale generalnie nie zabijaj, to się odnosi też do natury. Zioła są emanacją miłości Bożej do nas i są nam dane za darmo ludziom, żebyśmy mogli z nich korzystać. Zioła są narzędziami, którymi możemy się posługiwać, którymi możemy doprowadzać organizm do równowagi, do homeostazy. Kiedyś zioła były w każdym domu, kiedyś dziurawiec piła każda babcia,
Ja pamiętam, jak u mnie w domu zawsze był dziurawiec, zawsze była kocanka, zawsze były na przykład świetlik, jakaś szałwia. Dzisiaj zapominamy o tym, ale to są nasi bracia, którzy wspierają naszą immunologię w tym, żeby powrócić do zdrowia, powrócić do tego, co jest najważniejsze w naszym życiu.